Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu Dr. Cliff. SCP-682 wprowadzony do obszaru testowego. Dr. Cliff wprowadzony do obszaru testowego. Dr. Cliff i SCP-682 wpatrują się w siebie przez około 3 minuty. Dr. Cliff powoli wycofuje się z obszaru testowego, podczas gdy SCP-682 dalej go obserwuje. Dr. Cliff próbuje otworzyć drzwi obszaru testowego. Drzwi są zamknięte. Dr. Cliff używa kilku głośnych, niecenzuralnych wyrażeń, a następnie przyczepia do drzwi nieznane urządzenie, cały czas utrzymując kontakt wzrokowy ze SCP-682. SCP-682 dalej wpatruje się w doktora Cliffa. Dr. Cliff detonuje niewielki ładunek wybuchowy, doprowadzając do naruszenia przechowalni. SCP-682 dalej wpatruje się w doktora Cliffa. Dr. Cliff uruchamia awaryjny system zabezpieczeń i zgłasza stan częściowego przywrócenia przechowalni. SCP-682 nie reaguje. Dr. Cliff udaje się do Centrum Obserwacyjnego Eksperymentów. 2 minuty później SCP-682 w jakiś sposób zabija doktora, szefa projektu, przez skręcenie karku w wyniku zadziałania nań dużą siłą na panel kontrolny, pomimo że nie opuszcza obszaru testowego. Notatka. To jest wersja oficjalna i będziemy się jej trzymać. Alternatywa, że niby ktoś próbował zamordować doktora Cliffa przez celowe umieszczenie go w jednym pomieszczeniu ze SCP-682, jest całkowicie nie do pomyślenia. O 5-7.